Cześć, witam Was w kolejnym materiale poświęconym asortymentowi przynętom grupy Sebicz. Jesteśmy już po targach, zatem czas najwyższy wybrać się na ryby. Ja korzystam z okazji dość grzejącego słońca w plecy, więc jestem nad wodą, gdzie będę chciał Wam przedstawić nowości na sezon 2014. Pierwszą z nich to żyłka o nazwie Fines Mono oraz plecionki HD4 Fines, jak również HD8 Fines. To nowa seria linek czy żyłki, która na pewno przeszła nie jeden test, jeżeli chodzi o producenta. Na pewno jest to dobry produkt. Ja dzisiaj będę chciał troszeczkę potestować żyłkę, przede wszystkim podczas łowienia dropshotem okoni, jak również przy metodzie jig na troszkę mocniejszym wędzisku plecionkę HD4. Wstępnie mogę powiedzieć, że jesteśmy już po testach, jeżeli chodzi o wytrzymałość i grubości zarówno plecionek, jak również żyłki. HD4 oczywiście rewelacyjnie trzyma swoje parametry. Śmiem twierdzić, to jest nieoficjalna wersja, że jest to kontynuacja wcześniejszego modelu Adrenaline. HD8 jest troszeczkę przegrubiona, ale zwróćcie uwagę, że jest to przeplot bardzo mocno skompresowany, tak aby uzyskać jak najbardziej okrągły kształt, stąd też prawdopodobnie lekkie przegrubienie, natomiast nie bardzo znaczące. No i oczywiście żyłka, tutaj nie ma o czym dyskutować, parametry trzymają się, jeżeli chodzi o grubość, jak najbardziej według wskazań producenta. Jeśli chodzi o wytrzymałości, warto zaznaczyć, że wszelkiego typu opisy w zależności od grubości plecionek, w tym przypadku jest to 0,16 HD4, o wytrzymałości 22 lipsy, czyli ponad 10 kg. Te wytrzymałości to nic innego jak wytrzymałości na węzłach. Pamiętajcie, to jest bardzo istotne. W tym momencie nie ma polemiki na zasadzie, że na odległości, nie wiem, 10 metrów, na odległości 20 metrów mu szczeliło na rybie takiej, takiej, mniejszej i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jeszcze raz powtórzę, wytrzymałości opisywane czy na plecionkach, czy na żyłkach, są to wytrzymałości na węzłach. Wszystkie te akcesoria zostały sprytnie spakowane w opakowania, które ułatwiają wędkarzowi w bardzo szybkim czasie nawinięcie plecionki. Specjalnie wpuszczony trójkąt na element drugi, czyli dolnik na spigot, gdzie żyłkę czy plecionkę przeprowadzamy sobie po prostu od dołu i w bardzo szybkim czasie możemy sobie nawinąć bezpośrednio wyprowadzoną na kołowrotek. Odnośnie żyłki, to materiał ceopolimer, bardzo odporny na ścieranie, bardzo wytrzymały, o małej rozciągliwości, to jest bardzo istotne. Na pewno sprawdzi się podczas łowienia pstrągów, przede wszystkim jak również okoni. Wspomnę, że tak jak mówiłem, dziś będę chciał tą żyłką sprawdzić przede wszystkim metodę dropshot. Wykorzystam przede wszystkim tą małą rozciągliwość do tego, aby wygodniej łowić i zacinać te okonie. Jeżeli chodzi o plecionkę HD4, to 4 rdzenie przeplotu, w miarę plecionka okrągła, to trzeba powiedzieć, nie jest płaska, nie skręca się, to jest bardzo istotne. HD8, troszeczkę lepszy materiał, jeśli chodzi o przeplot, dodatkowo rewelacyjna powłoka ślizgowa, no jest bardzo cicha plecionka, no i przede wszystkim bardzo mocno skompresowane 8 rdzeni, które tworzą, co jest bardzo ważne w przypadku HD8, naprawdę okrągłą plecionkę. Tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń odnośnie, chociaż to jest bardzo ciężko ocenić czy zweryfikować, ale ta plecionka, patrząc gołym okiem, jest okrągła. Najważniejsza cecha HD8 – cichość. To jest naprawdę rewelacja, nawet na zwykłych halconite'ach jej tak naprawdę nie słychać. Plecionki to w przypadku HD4 żółta oraz ciemno-popielata, w
przypadku HD8 to kolor tylko i wyłącznie ciemnobrązowy. Tak jak wspominałem, na pierwszy rzut idzie żyłka Fines Mono. Wykorzystam ją dzisiaj do metody drop shot. Model grubościowy to 0,23. Proszę zobaczcie. Tak to działa dosłownie. Mi będzie troszeczkę ciężko z tego względu, że mam jednoczęściowe będziska. I do metody drop shot dziś będę chciał użyć modelu Fines Rod, a dokładnie najdelikatniejszego do 12 gram o długości 6/4 stopy. Będę miał troszeczkę problem, jeśli chodzi o rozłączenie kija w dwa kawałki, bo jest to jednoskład, ale zobaczcie, już sobie poradzę jak najbardziej. Będę mógł nawet przy jednoskładzie nawinąć żyłkę na szpulę na kołowrotek. Żyłka o bardzo małej rozciągliwości, odporna na ścieranie, o czym mówiłem. Jeszcze jeden węzełek. Mocna, muszę przyznać. Już prawie gotowe. Gotowe. Do drugiego z zestawów również będzisko Fines do 18 gram, czyli pośredni, wypróbuję plecionkę Fines HD4 w kolorze żółtym. W przypadku akurat multiplikatora jest koniecznością wyrzucenie tak naprawdę szpuli plecionki do wody po to, żeby nawinięta plecionka była nie dość, że jak najmocniej naciągnięta, to jeszcze w miarę wilgotna po to, aby się nie obracała później na szpuli podczas wyschnięcia. Tak jak wspominałem, HD4 naprawdę, jeżeli chodzi o grubość, jest rewelacyjna, jest nieprzegrubiona, bym nawet powiedział, że wyśmienicie pasująca do pomiarów podawanych przez producenta rozmiarów. W miarę cicha, przy większych grubościach troszeczkę daje się we znaki, jeżeli chodzi o pracę na przelotkach. Natomiast naprawdę, jeżeli chodzi o dalekie nawet rzuty w przypadku castingu, nie tylko, bo nawet spinningu, jest na tyle śliska, na tyle nie ma pamięci, że samoczynnie po prostu powstają na niej na luzie, zwłaszcza tak jak to bywa przy innych plecionkach, samoczynne węzły. Wyciągłem szpulę z wody, żeby nie było. Nawinięta plecionka. Będę chciał na pewno na tym kiju wypróbować dziś soft foreplaya 8 cm. Słuchajcie, branie w pionie, chyba coś ładniejszego. Zaskoczył mnie. Troszkę większy okoń. No ale to już było ładniejsze branie. Chociaż tyle mogę się wam pochwalić. Zobaczcie, ale zimny. Na 8 soft foreplaya. No i ładnie ubarwiony przynajmniej. Oddaj gumę. Generalnie w pionie, prawie że pod łódką. Pa.
jeśli miałbym coś dodać od siebie, polecam przede wszystkim serię żyłek mono, jak również HD4, ze względów na wiele ważnych faktów na plus tak naprawdę. No i przede wszystkim bardzo precyzyjną okrągłą HD8, która na pewno sprawdzi Wam się podczas łowienia drapieżników, większymi oczywiście przynętami. Gorąco pozdrawiam, dziękuję, do usłyszenia.